Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku znajdujemy się na płaskim świecie tylko i wyłącznie z kwiatami Snifera. No i jeszcze z panem Heniem, panem Andrzejem i panem Janem, którzy pomogą nam przejść najtrudniejszy challenge na świecie. Mylę państwo, no cóż, czeka mnie genialna zabawa. Żartowałem, najtrudniejsze challenge na świecie wcale nie są takie fajne. Dlatego możesz zostawić łapkę w górę, no i w sumie suba, bo jest za darmo. A swoją drogą, to ja pierwszy raz w życiu widzę takiego kwiata, co to jest? Czemu to jest ognisty kwiat? Ja mogę go normalnie tak trzymać? Okej, możemy z niego zejść pomarańczowy barwnik. Nieważne, panie Heniu, panie Andrzeju i panie Janie. Co mogę dzięki wam zdobyć? Pan Henio fachowiec, sprzedaje wełnę, no i cement. Czy to nam się przyda na przykład do kupowania od czegokolwiek od pana Andrzeja? No, w sumie tak. Dobrze, wszystko mnie się zgadza. I normalnie różne bloki i pszczołki, endermany można, o i fajnie. No i z czego widzę, jest to zupełnie inaczej rozwiązane niż w większości map. W sensie, że inno drogo do żeby do celu. Panie Janie, co pan sprzedajesz? O, no i jeszcze lepiej. No ale dobra, wychodzi na to, że główną walutą na samym początku będą światło grzyby. Czyli musimy zebrać dużo grzybów i czekaj, co? No, kwiatów i grzybów i spaczonych grzybów, ognisty kwiatów. A to tylko oznacza, że pod nami głęboko pod ziemią będą znajdowały się inne warstwy i inne rzeczy. Dobra, pozbierajmy trochę tych kwiatów, tak gdzieś tutaj dookoła przynajmniej tej naszej środkowej, wypadowej bazy. Wymienimy to na światło grzyby, postawimy parę tutaj może przynajmniej na sam początek, żeby nam się moby gdzieś tutaj nie spawnowały. Ty panowie, ja dopiero teraz widzę, że wypierdzita se pod nogi. Ale śmiesznie, tylko po co? Nie wiem, przekonamy się o tym później. Dobra, trawa jest skoszona, co teraz? Co mogę sobie kupić? Ty, mam prawie 5 staków i nie zauważyłem nawet. Okej! Andrzeju, co mogę kupić? Dobra, na światło grzyby, jakby niczego innego się nie spodziewałem. Myślę, że najlepiej by było zejść naprawdę głęboko do podziemi i spróbować znaleźć te widerowe róże, bo wtedy będziemy mieli dużo, dużo więcej tych światło grzybów i to będzie dużo bardziej opłacalne. Dobra, teraz jeżeli zbierzemy ziemię, będziemy mogli zrobić sobie pierwszy brzozowy pień, a dzięki temu zrobimy łopatę, żeby zejść na dół. Genialne! No i ziemię, żeby zrobić sobie blok trawy, no i owce, bo potrzebujemy wełny od pana Henia. Dobra, już mam pewien pomysł. Super, czyli teraz trzeba zabrać ziemię. To mam pomysł, a zrobimy taką fosę wokół nich, żeby żadne moby do nich nie doszły. To jest genialny pomysł. A gdzie jest słońce? O, zachodzi. No i nie podoba mi się. Dobra, coraz mniej mi się to podoba, ja nie wiem, czy wykorzystam tą ziemię do handlu, czy raczej do tego, żeby się gdzieś tutaj zakleić i być bezpiecznym w nocy, no bo kurczę, byle państwa, jak mnie tutaj moby przyjdą, to zaraz będzie niesympatycznie. Czekaj, parę światło grzybów chociaż postaw, to jest genialny pomysł, wtedy moby nie będą się tutaj pojawiały. Trzymaj Andrzej, o, genialnie, już nie widzę jak masz na imię. Dobra, zaklejmy ich jeszcze od tyłu, bo ja nie wiem, czy oni są nieśmiertelni, czy można ich zranić, a jakby dostali tak z łuku, to trochę niefajnie. Dobra, co możemy od teraz kupić za te światło grzyby i ziemię? Możemy kupić dwie takie? Wystarczy mi? Trzy nawet, elegancko! Dobra, jeden światłogrzyb, trochę ziemi, dostaniemy blok trawy tak, żeby zaczęło nam się tutaj wszystko rozmyna. Oj, dużo potworów, o widzisz, już mi się w niej podoba. Dobra, pierwszy workbench mamy, nie jest źle. Starczy nam nawet na łopatę, genialnie. I mam pewien pomysł, skoro tutaj jest tak dużo mobów, to po prostu zróbmy sobie zejście na dół. To chyba będzie najlepsze teraz, co możemy zrobić. Zejście będzie centralnie pod nimi, genialny plan. A przy okazji... Czekaj, jak się przestraszyłem, nie było żadnego moba tutaj, no halo! Jak ja nie lubię pająków, Boże drogi, skąd on się wziął? Naprawdę się przestraszyłem. Dobra, daj mi jeszcze dwie łopaty, bo te coraz się szybko się kończą. Pan pająk to powinien wiedzieć, że tak to się nie robi, nawet najgorszego wrogowi. Dobra, jak głęboko pod ziemią teraz znajdziemy kolejne różne jakby kwiaty, bo tam chyba, nie, teraz był światłogrzyb. Spaczony grzyb, nie światłogrzyb, gałganie. I na samym końcu widerowa róża. No dobra, pytanie tylko jak głęboko. No i pierwsza łopata już sobie poszła, genialnie. Czy mi się wydaje, że tutaj faktycznie niczego nie ma? Czekaj, bo ja strasznie głęboko się już wkopałem, a jeszcze nic nie znalazłem. O, właśnie o to chodziło. Mamy światło grzyby, bardzo spaczone grzyby, co jest z tymi światło grzybami? Niby moglibyśmy zejść jeszcze niżej, bo najprawdopodobniej tam będą znajdowały się witherowe róże, ale z tymi grzybami też nie będzie najgorzej. Zejdziemy tam, jak będą miał kamienne narzędzia. Trochę później wtedy przyspieszymy sobie cały proces, jak będziemy mieli owce, bo póki co nie potrzebujemy aż tyle tych światło grzybów, bo wystarczy nam tylko trawa i w zasadzie jedna owca. Pa, zrobimy sobie taką ścieżkę i będziemy sobie zbierać ze środka wszystkie grzyby. Genialny plan. Proszę bardzo, tak to się zbiera grzyby, elegancko. Ops, może jednak się nie zbiera, bo ich nie podnoszę? To mały przypał. Dobra, już nie mam łopat, bo mi się wszystkie skończyły. Po prostu, o, nietoperki, elegancko. Teraz bierzmy jeszcze trochę grzybów po drodze, jak będziemy wracali. No i wyjdźmy do góry zbudować sobie taką małą... bramę, wieżę, mur, cokolwiek. No ja to bym sobie musiał przede wszystkim chyba coś zjeść, tak czuję. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja z mobami? Ich chyba na razie jakoś tutaj specjalnie nie widzę. To weźmy sobie, postawmy tutaj płotek, co? Nie ma dobra, czekaj, pająki jednak potrafią chodzić po ścianach. Zapomniałem o tym. Hopa, hopa, hopa. Ła! Dobra, wygrałem. No i super, mamy to jakoś delikatnie zasłonięte. Poka to, bo ja będę musiał gdzieś tutaj sobie robić wyjście w razie czego. Jeny, tutaj jest tak brzydko w środku, a na zewnątrz tak ładnie. O nie, kolejny pająk! Coś tak czuję, że mam z niej mały problem. Ha, ani razu mnie nie dotknął.
Dobra, wymieńmy się może tutaj. Czekaj, tych światłych grzybów trochę mam, więc co ja z tym mam? Spaczonych grzybów? Ej, no to zupełnie inna rozmowa jest. Zobacz, ile teraz tego mam. Genialne, mogę teraz wszędzie sobie nawalić światło i żadne boby mi się tutaj nie pojawią. Tu zrobimy sobie bramę wyjściową. Genialny plan. I taką świecącą drogę. Nieważne, panie Janie, czy ja mogę wziąć sobie, o, chociaż jedną ziemię, bardzo dobrze. Czy pojawiło się coś nowego, czy mi się tylko wydawało, nieważne. Kupmy sobie jedną owce. Kupmy sobie na pewno drzewa, bo wie się skończyło delikatnie. I daj mi jeszcze jedną owce, bo czemu nie. Cyk pyk, proszę bardzo. Trawka ma wychodzić już stąd. Genialnie. No i zaraz zginę, bo nie mam życia za bardzo, także. No nie fajnie. Okej, daj mi jeszcze te owieczki gdzieś tutaj w środku. Czy ja muszę robić tutaj płot, czy one mi uciekną? Dobra, są dwie owce. Potem jak będziemy je golili, to powinniśmy coś dostać, dobrze mówię? Tak, po prostu kolorowe wełny, ale potem z tych kolorowych wełn możemy kupować kolejne rzeczy. Ej, białą wełnę mogę zrobić sobie z powier... No serio? Czemu ja o tym nie wiedziałem? I żelazo mogę jeszcze sobie zrobić? O pani, jak ja zostałem teraz bezczelnie oszukany. A zróbmy sobie dwie łopaty w takim razie, bo coś tam by trzeba było nakopać, jak ja tak patrzę. No i jakbym sobie wziął i zginął, to byłoby bardzo dobrze, bo mógłbym sobie wtedy pójść i nazbierać tych grzybów pełno. Czekaj, wrzućmy do skrzyni rzeczy. Genialny plan. Panie Endermanie, czy mogę popatrzeć panu w oczy? Kumpel! O! Przytul mnie! Jaki fajny Enderman! Co się boisz? Przytul mnie! On się mnie boi bardziej niż... Chodź, ja cię przytulę, panie Enderman, nie ma problemu! Oj, super. I pajtera lecę normalnie, zbierając pełno tych krzoków. No z tego mogę zrobić barwnik, wziąć sobie, załatwić od razu żelazo, no i tak dalej. Pchniemy sobie bardzo mocno grę do przodu. Dobra, jednak mam mały problem, bo owce mi uciekają, także i troszkę mniej mi się to podoba. Czekaj, 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 bo teraz mam dużo tych kwiatów i możemy się powiedzieć na fajne rzeczy. Chcę załatwić sobie w jakiś sposób tutaj kości albo coś takiego, bo to też by było fajne po to, żebyśmy mogli robić sobie kwiaty, a z nich na przykład barwnik, no bo tutaj z czego widzę niebieski cement, niebieski barwnik, jeżeli chodzi na przykład o wełnę, to jest bardzo spoko opcja, bo za to możemy sobie kupować, czekaj, co możemy kupić, na przykład wodę i lawę za pomarańczową wełnę, okej, dawaj to. Trochę takich barwników na pewno sobie wezmę. Okej, niby średnio opłacalne, bo zaraz będziemy mogli zrobić tylko i wyłącznie... Kurczę, za dużo tego barwnika poszło, możemy tylko zrobić sobie z tego łopatę jedną. No trochę przypał z tym żelazem. To lepiej już wymieniać to na wełnę, tak sobie myślę. To będzie chyba dużo bardziej opłacalne. Generalnie najlepszym sposobem będzie zamknięcie gdzieś tutaj tej całej przestrzeni po to, żebyśmy mogli robić sobie dużo owiec i je zabarwić, bo dzięki temu będzie nam dużo łatwiej zdobywać różne kolory tutaj. Więc gdzie te owce mi poszły? No jedna już jest tam, dobra, nieważne, trzeba to jednak zamknąć. Dobra, nie powinna nam już stąd wyjść, dużo lepiej. Zróbmy sobie teraz więcej drewna, weźmy sobie patyki i zróbmy żelazną tą łopatę tak, żebym mógł dojść do tych widerowych róż. One dadzą nam dużo, ale to dużo więcej światłogrzybów do wymiany. Ej, w zasadzie to jeszcze trochę może zrobić sobie jedno wiadro. Patrz, ja dopiero teraz to zauważyłem. Jak wymienimy te kwiaty na barwnik, to możemy połączyć to w zasadzie sobie z wełną. No serio? Jakim cudem takie rzeczy się tutaj dzieją? Przepraszam, panie Heniu, to w ogóle nie moja wina była. O, macie, to tak jak było, już porządek. No co za chamstwo i buractwo. Serio? Czy on mi wysadził workbench, który po prostu tutaj nie wypadł i ja straciłem w ten sposób work... No bez jaj, ej, no serio? Jednak jak ja nie lubię tej gry! Pa, i mam 39 wełny i teraz mogę to wymienić normalnie sobie na wiadro z lawą? Ha! Co ty gadasz? Aligancko, tak mi się podoba. Dobra, czyli teraz jak będziemy mieli... A, starczy mi w ogóle na to? Czekaj. Nie no, starczy elegancko, bo akurat mamy jedną sztabkę żelaza. W zasadzie to możemy sobie zrobić drugą, jakbym ogarnął sobie tutaj za... Barwniki, no właśnie, bryłki żelaza. Tylko czy to ma w ogóle sens? Nie wiem. Najlepiej jakbym zrobił sobie kamienne rzeczy. A do tego potrzebujemy 15 niebieskich wełn. A żeby zrobić niebieską wełnę, potrzebujemy strasznie dużo brzozowego pnia i tego. Czekaj, czekaj, ja mogę gdzieś tutaj sadzonkę sobie dorwać? Nie, jest normalna sadzonka, ale nie ma sadzonki brzozy. Super. No nic, lecę po ziemię, no i po światłogrzyby. Albo najpierw jeszcze wrócę sobie, wezmę i se zginę, bo już głodny chodzę i życia mało. Dobra, spróbujmy dostać się na sam dół do widerowych róż. Czekaj, bo tu coś łazi. O, chyba panel Creeperino. Idź sobie! Oj, super. Świetnie. To trzeba więcej tej światłogwa... A, nie mam. O, super. To już nie poświecisz. No trudno. Po prostu zejdźmy niżej, dobra? Okej, okay, mamy to. Aż dwie łopaty i przez to wszystko zeszło, ale w końcu doszliśmy do widerowych róż. Okej. Okay. One będą mnie trochę chyba zarażały, no nie? No nic, trzeba było jakoś to teraz wszystko sobie tutaj zebrać. Ta łopata, no dobra, ona już praktycznie pękła. I mamy żelazo, więc będzie dużo szybciej, ale w ten sposób też zabierzemy dużo i ziemi. No i tych widerowych róż, dobra, lecę zbierać.
Dobra, rzędy wykopane, jeszcze tylko kwestia pozbierania tych różowych widerów. Nie, odwrotnie, widerowych róż. Dobra, trochę tego mamy, idziemy wymieniać się do góry i zobaczymy, na ile nam to wystarczy. 1 hour later. No i patera, teraz to można faktycznie się wymieniać. No tyle to jeszcze światłogrzybów nie miałem. Dobra, ta niebieska wełna to jest totalnie nieopłacalny biznes, żebym wymieniał się w ten sposób. Ani na drewno, ani na to. 15 takich, żeby zrobić wiadro? Głupota. Lepiej zdobyć kości i zasadzić sobie te kwiaty, żeby wypadł nam haber, da nam niebieski barwnik, zabarwimy sobie wtedy owce i tak dalej. Więc zróbmy sobie raczej z tego, za pomocą tych pomarańczowych barwników, po prostu żelazo, tak żeśmy mieli i nożyczki, no i jakiś miecz do bicia się z mobami. W sensie ze szkieletami. Dobra, mamy 15, wystarczy nam to na jedną łopatę. Super. No ale zawsze, dobra, załatwię sobie trochę może tak drewna. O, jeszcze lepiej, deszcz pada, kocham deszcz, super. Dobra, trochę tego mamy na zapas, weźmy sobie jeszcze trochę owiec, bo one też nam się przydadzą. I mamy 10, elegancko. Ej, mamy już różne kolory owiec, czekaj, bo niektóre można już wymieniać. Mamy jasno-szarą, no i czarną, czekaj, co mogę z niej dostać? Z jasno-szarej dostaniemy żwir, żeby zrobić zapalniczkę, fajnie. Ej, ze światłogrzybów można bruk zrobić! Czemu o tym nie wiedziałem? No nic, jak zawsze, głupi ja. Super, 29 kobla już on, człowieku. Dlaczego tak? Co za oszukaństwo? Ile ja bym łopat już miał kamiennych? Czemu? Ajajajaj, to trzeba patrzeć. Zróbmy sobie jeszcze tarczę. Tarcza to jest dosyć fajna sprawa, jeżeli chodzi o tego typu światy. Dobra, jedziemy na jakieś szkielety. Okej, dwie kości już są, no i fajnie, tak mi się podoba. Czemu tyle owiec zostaje na zewnątrz? Przepraszam bardzo. Ej, pa, wszędzie już coś normalnie zaczęła robić trawa, elegancko, podoba mi się. Od razu to nazbieram, bo czemu mało by tutaj niby leżeć? To mi chyba wszystkie owce pouciekały, dlaczego tak? Ty, dosłownie wszystkie owce mi pouciekały, skąd jak one wychodzą? A, tamtędy, okej, nieważne, jakby głupi ja. Przez moją głupotę mi parę owiec uciekło, no nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. W każdym razie my spróbujmy zrobić sobie ten niebieski kwiat, żebyśmy mogli w końcu załatwić sobie wodę. O, jest, pato! Za pierwszym razem, bardzo dobrze! I za drugim bardzo, jeszcze lepiej, to już w ogóle mi się teraz podoba. I czerwony, bardzo dobrze. I jeszcze jeden niebieski, jeszcze lepiej. A troszkę tego mamy, to jest genialna sytuacja. Niebieski barwnik na owieczki, no i myli państwo, zaraz będziemy do porobieni tutaj. Dorobieni, o to chodziło, dokładnie tak. Tylko trzeba by było załatwić sobie jeszcze trochę tego barwnika, żeby wymienić się na żelazo. Dobra, mamy 17, czy to wystarczy mi na dwa... dwa żelaza? Chyba tak. Nie, brakuje jednego, super. Dobra, tyle nam wystarczy, będziemy już mieli nasze nożyczki i zaraz będziemy mieli wiadro z wodą. No i pięknie, dawaj to. No nie wierzę, no jak ja zaraz nie wytrzymam z tymi kliperami, to ja wyjdę z siebie, stanę obok, idę wyjść z siebie, stanąć obok. No ledwo owce zrobiłem, już mi przyłazi i wybucha, no co to jest za chamstwo, no? Świeże owce moje, no ja po to kwiatów zbieram, no że mi przyszły i wybuchały. Biedny pan Heniu, jakim cudem niech mi ktoś wytłumaczy, on tutaj przyszedł, bo ja nigdzie nie widzę żadnego bloku, który wystaje, po którym można byłoby wejść. Buractwo, myli państwo, buractwo. To ja mam już 6 niebieskich wełen. Jezu, myślałem, że znowu. Dobra, co tu jeszcze możemy kupić? Za szarą wełnę żwir, okej. Jasno-niebieski barwnik da nam biblioteczkę. Czekaj. Biblioteczka. 5 biblioteczek takich, jeżeli zrobimy jasno-niebieski barwnik, da nam stół do zaklinania, też fajnie. Z biblioteczki możemy zrobić sobie odłamek górnika, a to wymienić na Blaze'a Endermana. Ej, człowieku, to już to będzie moment, żeby to przejść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, widzę, że możemy kupić sobie drzewo, tylko ja nie mam jeszcze ani tyle ziemi, ani w zasadzie teraz tyle barwnika. Nie podoba mi się, że to jest noc w tym momencie. Dobra, daj mi tylko jeszcze tą wodę. A, no bo ona musiałaby się najeść. No trudno, to poczekamy. A z racji, że teraz to już mam kamienne narzędzia i mam naprawdę dużo bruku, bo ja nie wiedziałem, że można go wymieniać w ten sposób. Zejdziemy do podziemi i nakopiemy bardzo dużo i ziemi, i widerowych kwiatów, żeby to połączyć i mieć wszystko. Jeszcze nawet nie potrzebuję farmy kobla, mi szybciej w ten sposób przyjdzie załatwianie tego. No, no i tyle łopat, to mi wystarczy, dobra, idziemy na wyprawę. A, zapomniałem jeszcze umrzeć. Ty, ja w zasadzie to nawet chyba nie muszę wchodzić do netheru, bo z czego widzę, żeby zrobić sobie ramę do end portalu, potrzebujemy tylko dynię, no i arbuza. To załatwimy przez oczy enderu i fioletowy beton. To jest jedyne, co tak naprawdę potrzebujemy, bo nasiona dostaniemy tu... O, dwa arbuza, to... To wygląda tak, jakby się komuś coś pomyliło. To powinna być chyba dynia, bo tutaj nigdzie dyni nie widzę. Ej, no nigdzie nie ma dyni, nie? Serio, to jest tutaj... Musiało coś pójść nie tak. Okej, jedyne co musimy zrobić, to zdobyć fioletową wełnę, a w zasadzie też jasno zieloną. Okej, dobra, dużo... Aha, dobra, trzeba wejść do netheru, bo w netherze dostaniemy dużo kości. Okej, idę kopać rzeczy i idziemy zaraz do netheru. O, panie zombiaku, gdzie pan się rwiesz? No nie, ja zaraz przez niego
Jeszcze może więcej, no będę głodny, chodziłby mnie tłuko. Dzień dobry. O, co to za impreza? Też zostawiłem tarczę, o, nieważne. Nawet kości nie dał, burak jeden. Ale tutaj trzeba stawiać światło grzyby, coś tak czuję, bo będzie mały problem z mobami. Co tu się dzieje? Ty co tu się co tu się wyprawia? O, dzień dobry. Dobra, tutaj by trzeba było zakleić to wyjście, bo tędy to już nie chcę raczej chodzić. Chodźmy w tą stronę, co? I stawiajmy światło. Czy tutaj była kura? O co tu chodzi? Dobra, rozkopmy sobie większy teren i postawmy światło grzyby, to jest dobry. No dobra, myślę, że mam tego dużo. Wyjdźmy do góry, wymieńmy te wszystkie rzeczy i zacznijmy teraz robić już postępy w grze. Dzień dobry, panie szkielecie. Gdzie to było wyjście? Okej, mam. Dobra, jak to drapa wymieniać? To na światło grzyby. Elegancko, człowieku, ile tego będzie? Dobra, wymieniajmy trochę tego na jajka owcy, bo to jest naprawdę spoko owca, żeby tych owiec było tutaj jak najwięcej. Możemy wymienić sobie też na trochę bruku, bo w sumie czemu nie, skoro mam tak dużo tych rzeczy. No i w zasadzie to było na tyle, jedyne co teraz bym potrzebował to jeszcze jakaś farma, żebyśmy mogli te owce sobie mimo wszystko gdzieś tutaj... Przydałaby mi się jeszcze jakaś farma, żeby mógł te owce sobie rozmnażać, bo na razie to jest dosyć ciężko, jeżeli o to chodzi. Chodź tutaj niebiesko owieczko, czy mogę już zrobić... Nie, jeszcze nie mogę zrobić wody. Chcę do netheru, jak dostać się do netheru, czekaj. Okej, czyli za wełnę, tak? No spoko. Czyli potrzebujemy 10 wiader lawy, w zasadzie to 9, bo trochę już mam. Nie wiem, czy bardziej opłaca mi się obcinać owce, czy po prostu wziąć i wymienić sobie te rzeczy na to. W sensie, nie wiem, jak będzie szybciej. Nie no, dużo to nie wyjdzie, nie no, dużo szybciej wyjdzie, jeżeli będziemy wymieniać tamte kwiaty na wełnę i wełnę wtedy będziemy sobie kolorować i wymieniać to na ten, na lawę, więc dobra. Ja podkładam parę rzeczy do skrzyni, po prostu lecimy nakopać. O, czekaj, mogę kupić wodę. No i elegancko, mamy to. Wystarczy teraz dostać się tylko do netheru i będziemy mieli prostą drogę do zrobienia kolejnych rzeczy. Nie wytrzymam zaraz! No trzeci raz ty... Nie mam słów. Nie wiem skąd one się biorą, jak tutaj przychodzą, przyłazi i mi wybucha i mi wszystkie owce zabija, no. Ty! Prawie mi przed twarzą się pojawił, co ty robisz? Ej, on wielice sprzedaje, nasiona arbuza, nasiona boraka, ty za szmaragda to by się opłacało nawet, nie? Ale skąd ja ci szmaragda teraz wezmę? Szmaragd to są 5 wełn. Tylko skąd ja mam ci niby ten zielony barwnik wziąć, gałganie? Przecież nie ma opcji na zrobienie zielonego barwnika, jak ja tak się dobrze zastanawiam. Dobra, nieważne, odkładamy i lecę najpierw zginąć, a potem poruszę te rzeczy. No i znowu zbieranie kwiatków. Ty, a czekaj, bo ja mam pewien pomysł, a jeżeli wezmę wiadro z wodą, to nie będzie trochę szybciej? No pewnie, że będzie. Czyli jeden taki cały dzień muszę spędzić na wylewaniu wody, super. Dobra, nie wygląda to źle i mamy prawie cały ekwipunek tych kwiatów. Już musi mi wystarczyć, że mógł dostać się do netheru, no. Innej opcji chyba nie ma. Czekaj, skąd mi wyłażą te creepery? Bo to nie może tak być, że one cały czas będą mi przyłazić i wybuchać. Czekaj, postaw to tu i tutaj tą dziurę, idź stąd owca, zakryj, bo ja nie wiem, czy one stąd przypadkiem mi nie wychodzą. Tyle barwnika to jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałem. Dobra, i teraz tak, jeżeli wymienimy sobie tutaj w ekwipunku białą wełnę razem z tym, dostanę pomarańczową, super, jeszcze raz. Jeszcze raz, i czy to mi wystarczy już na całą tą lawę? Proszę. Ty nie wiem. Mamy 8 i mamy 9. Ej, dobra, czekaj, wystarczy, że tylko jeszcze jedno będziemy mieli. Tak, ostatnie 32 wełny i będziemy mieli wejście do netheru. Pięknie. Tyle to już sobie tych białych ogole. Dobra, mamy 10, mamy wodę, najfajniej gdybyśmy w ciągu dnia to zrobili, bo ty trochę niebezpiecznie mam wrażenie. Chociaż czekaj, damy radę jakoś to zrobić. Jedna lawa tu, druga tu i możemy to sobie zalać pięknie. Dobra, mamy to zrobione, teraz wystarczy tylko, że załatwimy sobie w jakiś sposób zapalniczkę. A zapalniczka była za 5 szarych wełn. Czekaj, czy ja mam... No nie gadaj! Pięknie, czaisz, mamy żwir, teraz wystarczy, że tego żwiru nam jeszcze tylko wypadnie zapalniczka. O Jezu, nie zapalniczka, tylko krzemień. Wystarczy parę brojek żelaza i będziemy mieli zapalniczkę. Dobra, może wezmę sobie miecz, wezmę tarczę i pójdę się trochę ponaparzać ze szkieletem. Ale po co w zasadzie? Czekaj, od razu weź to sobie wymień. W barwnikach chyba to było, nie? Ty, ja nie wiem, czy ja tyle barwników będę miał. Ups, tego nie przemyślałem. Ty, mamy 8, czekaj, jeszcze jednego tylko. Wystarczy? No i pięknie o to chodziło. Czekpek, proszę bardzo, może wejść do netheru, pięknie. O, jak fajnie, dobra, idę zginąć i wchodzimy do netheru, zobaczyć, co tam znajdziemy. Okej, proszę, żeby gdzieś blisko było do tych kości, bo one są niezbędne. O, dzień dobry, panie owco. Okej, w zasadzie
To nie jest aż tak daleko, te kości gdzieś tutaj powinny być. Wystarczy, że dojdziemy gdzieś na jakąś... Wiedziesz razem ze mną, co tu się dzieje? Musimy zrobić ścieżkę w tamtą stronę. Jeny, jak na farcie wystarczyło. Czaisz, pato, normalnie? Jestem. Ups, nie wziąłem tarczy. Oj, wracaj po tarczę. Więcej was tutaj do Netheru trzeba było wejść, bo ciasno przecież, no! No co z tymi owcami? Masakra po prostu. Dobra, chodźmy po te kości. 1 hour later. Dobra, chodźmy na polanę zużyć te wszystkie kości. Dzień dobry. No i pato, no i to jest mączka kostna. Tyle potrzebowaliśmy od samego początku. Pyk, pyk. Dużo niebieskich haberków, tak mi się podoba. Dobra, najważniejsze, że się zebrali żółty, tak chyba niekoniecznie, ale czerwony i niebieski, bo jak połączymy sobie te obydwa, to dostaniemy fajną rzecz, a mianowicie fioletowy kolor. On będzie nam potrzebny do tego, żeby zdobyć sobie nasiona arbuza, żeby zrobić ramę end portalu. Dobra, wiecie co, wróćmy zobaczyć, jak tutaj wygląda teraz, o, smycz, jak tutaj wygląda z handlem, żeby dostać ten fioletowy kolor. Czy to potrzebuje wełnę, czy ja potrzebuję w ogóle coś innego? Ej, no nie, no to jest dosyć proste, czyli wystarczy, że teraz połączymy sobie niebieskie barwniki z czerwonymi barwnikami. W ten sposób dostaniemy fioletowe barwniki, to strasznie dużo. Dobra, weźmy sobie 8, jeszcze na jasno niebieski kolor przefarbujmy sobie 3 owce, może to też będzie dobry pomysł. Albo nawet 4, okej, niech jedna zostanie taka zwykła. Gdzie są wszystkie? Gdzie się... No ja nie mogę, o co chodzi z tymi owcami głupimi, no! Aaaa, nie wytrzymię z nimi! No już tyle owiec mieć, wszystkie mi poznikały, no bez jaj! Owce się wymienia na 16 światłogrzybów i trochę ziemi. Dobra, wiecie co, mamy trochę ziemi, mamy światłogrzybów. Po prostu zróbmy sobie gdzieś tutaj jakąś tą... taką zabudowę dla tych owiec, bo ja nie wytrzymię z nimi, naprawdę, po prostu no... wysiadne. Dobra, tutaj będą sobie wchodzić i tutaj stwórzmy sobie dużo owiec. No i ja nie... No co z tymi owcami jest po prostu? Wszystkie weszły mi do Netheru albo wyszły po prostu mi z bloków, no... Halo! Pokolorujmy niektóre na fioletowo, o elegancko, trochę na niebiesko, jasno, żebyśmy mogli sobie potem robić i diamenciki, i inne rzeczy, czarna ty też zostań taka. O, super. No i teraz tylko kwestia, aha. Nie, dobrze, nieważne, w sensie już się trochę pogubiłem. Zróbmy tylko na ten, nożyczki, prześpijmy się i poczekajmy, aż te owce będą nam tutaj się zwiększały liczbowo, w sensie muszę więcej zdobyć ziemi i jeszcze tego światłogrzyba. Jeszcze raz, pojawi mi się tutaj jakiś creeper. Kończę od razu, naprawdę, co tu się dzieje? Nie miał prawa tu wejść nawet. Wszystko jest w świetle, ja naprawdę już nie rozumiem. Dobra, wróćmy zrobić więcej owiec. Słucha, człowieku. Ty, w ogóle, dlaczego jeszcze nie zrobiłem sobie tutaj... Naprawdę? Dlaczego ja nie mam łóżka, skoro mam tyle owiec wokół siebie? Nie wiem, o co tu chodzi, mózg mi nie działa. No dobra, idziemy zrobić więcej owiec i trochę je poobcinać. Czekaj, czekaj, nie wziąłem ze sobą nożyczek. Dobra, w międzyczasie jak nazbieramy tego fioletowego, no i w ogóle innych kolorów, tej wełny, żeby sobie to potem powymieniać, to trzeba będzie zrobić jeszcze więcej z mączki kostnej kwiatów, bo potrzebujemy te oczy Enderu w zasadzie, a do tego trzeba dużo jasno-niebieskiego barwnika, więc potrzeba połączyć po prostu sobie w ten sposób. Nie, odwrotnie, z mączką kostną po prostu na biało i tyle. Dobra, wskakujemy poobcinać. Dobra, przy okazji myślę, że trzeba by było to troszkę im powiększyć, bo one nie mają jak się rozmnażać za bardzo. Znaczy, rozmnażać. Jak naprawiać swojej tej, wełny. A ja teraz będę potrzebował płomyków, czyli jasno-niebieskie barwniki. Dobra, idziemy po mączkę i zaczynamy zbierać kwiaty. I mam nawet w miarę szybki sposób, jak to robić. Patrz, wylewam wodę, to wszystko sobie znika i ja cały czas, jak woda znika, kwiaty na nowo, wylewam i tak w kółko, póki nie zbiorę maksymalnej ilości tego, ile uda mi się w ogóle tego wycisnąć. Dobra, zbieramy. Dobra, nawet więcej niż 20. Okej, tu, połączmy tu. Dobra, na maksa 32 barwniki. Co ja mogę za to kupić? Bo ja tam miałem chyba wymienić to teraz na biblioteczki, z czego dobrze pamiętam, ale nie wiem, ile tego trzeba było, żeby wymienić na jedną. Okej, w zasadzie to tak, czekaj. I to możemy teraz wymienić sobie na te odłamki. I za to możemy teraz kupić sobie 5 jaj Blaze'a. Ej, to nawet się opłaca. Czekaj, to dawaj więcej tego. Dobra, mamy 10 takich blaze'ów, teraz wystarczy je tylko sobie utłuc, no i będzie elegancko. Dobra, i możemy teraz sobie natworzyć blaze'ów, oni i tak mnie nie widzą, ale możemy sobie ich tłuc i zdobywać pełno pałek, genialne.
No mamy 8 pałek Blaze'a i to jest całkiem spoko wynik. Mamy 16, dwie perły, tam 12, jeszcze zostaje nam zapas, elegancko. To możemy sobie schować, teraz wystarczy tylko, że ogarniemy sobie jeszcze w jakiś sposób perełki, ale to jak przyjdzie noc, będzie dużo prościej, żeby załatwić endermany. Dobra, zajmijmy się teraz fioletową wełną, bo to jest kolejna ważna rzecz do zrobienia, czyli połączmy sobie to, to i idźmy do owiec. Dobra, mamy 14 kolejnych, elegancko, tak mi się podoba. No i super, dobra, golimy teraz, bo potem będę mógł zmienić tą wełnę na cement. A cement już prostym sposobem wymienimy sobie na enderperły. A nie, czekaj, będzie na nasiona dyni i arbuza, okej, bo to jeszcze musieliśmy dorwać, zapomniałem. Wiecie co, chyba zrobię sobie jeszcze motykę i ogarnę przy okazji chleb, to będzie chyba dobry pomysł. Czemu ja się jeszcze nie przespałem, czekaj, co ja robię? No i super, skoro mam tyle mączki, to rozmnóżmy to sobie, będziemy mogli to od razu zjeść. No, zaraz to ja zginę po prostu, no co jest nie tak? Ja już się gubię po prostu, naprawdę, dobra, weź zgin, bo to bez sensu, żebym teraz zjadł żarcie, szkoda po prostu jedzenia. W końcu będę miał trochę chleba, jeny, jak fajnie jest coś zjeść. Ramy 12 betonu, to trochę jeszcze za mało, ale to żaden problem zdobyć resztę, jakby to jest strasznie dużo owiec, więc jest git. Dobra, w międzyczasie byłoby dobrze zafić sobie jeszcze troszkę żelaza, bo zaraz mi się te nożyczki skończą. Tutaj 10 białych wełn i trochę jasno-szarej wełny mam taką, jasno-szara wełna, chyba średnio z jasno-szarą wełną stoję. Dobra, to ja pójdę sobie nazbierać chyba jeszcze trochę tych kwiatów, wymienimy sobie to po prostu na tyle, żebym dostał dwa kolejne żelaza, no i super, lecę. Dobra, teraz trzeba będzie rozwiązać mały problem, bo tam, z czego kojarzę, nie było nasion dyni do kupienia, tylko dwa nasiona arbuza, takiego samego. Coś jest tutaj nie tak zrobione, no bo to mi nic nie daje, nawet jeżeli zrobię oko enderu. Więc chyba będę musiał to załatwić sobie po prostu z game moda, bo nie ma innej możliwości, żeby dostać nasiona dyni, no bo skąd? Dobra, poczekamy na noc, tylko ja jeszcze wezmę sobie... A czekaj, daj mi jeszcze trochę tego. Zrobimy więcej niebieskich owiec, tak żebym mógł sobie załatwić jeszcze diamenty, to by było dosyć przyjemne. Dobra, mamy zabarwione, kwestia tylko jeszcze ostrzyżenia, totalnie dużo owiec. No brakuje nam i na nasiona, no i właśnie, żeby jakieś tam diamenty sobie zdobyć do późniejszego etapu, jak będziemy szli do smoka. I fajnie jakby przyszła noc, że się mogli otłuc endermany i dostać po oczy, no to by było genialne. O, jeszcze jasno szary barwnik, czekaj, zapomniałem o nim, będziemy potrzebowali go chyba, z czego się orientuję, do żelaza. Dobra, spadamy, bo przychodzi noc, trzeba będzie teraz ogarnąć sobie jeszcze miecz, bo poprzedni chyba mi pękł, więc zróbmy sobie, jeżeli mam patyki, drewno, dobra, wszystko jest. Mieczor, no i będziemy potrzebowali jeszcze, co ja tam chciałem? No tak, jakieś diamenty, no i możemy zrobić sobie chyba żelazny kilo, z czego się orientuję, jeżeli wymienimy tą wełnę na normalny blok. Okej, akurat mamy 3 żelaza, genialnie. Możemy zrobić nawet piec, bo pieca też jeszcze nie zrobiłem. A my w tym czasie chodźmy na endermany, bo to może być dobry sposób na załatwienie sobie, że... O, czekaj, nie posionym! Okej, tak mi się podoba. Panowie endermanowie, chodźcie, zapraszam. Ej, a ja nie mogę sobie przypadkiem jasno niebieski barwnik sobie jeszcze kupić, bo w zasadzie teraz go nie potrzebuję. A no właśnie, mógłbym sobie za to kupić przecież teraz trochę tych endermanów. No pa, no i 5, elegancko. Ha, czekaj ty, ja sobie zaraz zrobię jeszcze więcej tych endermanów, przecież 10 zaraz będę miał. No i bardzo fajnie, sympatycznie. I tak to można tłuc. Dobra, razem z sąsiadami mamy 13 pereł, to powinno nam teraz wystarczyć. Jedyne czego potrzebuję to drugie źródełko wody, a to możemy sobie łatwo załatwić, no bo mam bardzo dużo wełny. Dobra, mamy jeszcze to, mamy to tutaj, czekaj, gdzieś wiadro? Dobra, prześpijmy się, żeby było trochę bezpiecznie i z samego rana zrobimy koryto do wody, żeby można było zasadzić sobie i dynie i arbuzy, żeby nam to wyrastało, żeby zrobić sobie całą end ramę. Rano i lecimy z wypełnianiem całości. Czekaj, tylko że te jeszcze mi się nie skończyło, że długo zrobiło, to będzie idealnie. O, no i super. Dobra, część rzeczy można schować. Zróbmy motykę. Dobra, no i pora tylko teraz sobie wymienić jeszcze te perły w zasadzie. Tylko mamy mały problem, no bo nie ma arbuza, po prostu go sobie wezmę. No bo jak to inaczej zrobić? No nie da się inaczej. Pyk. Okej, mamy jedno, no i fioletowy cement, który by trzeba było zalać, żeby była tutaj woda. Żeby, woda, żeby nam się beton zrobił. Okej, fajnie, podoba mi się. No i starczy mi na obydwa, no w zasadzie, dobra, mamy arbuza jeszcze tylko na dynie. Trochę lipa, że tak wyszło, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, trzeba posadzić teraz, jak to? Z jednej strony tutaj, a to będzie zasadzone tutaj, niech będzie, bez różnicy. O, pa, ty, dobre, podoba mi się. O, co jest?
No jest pierwszy arbuzik i pierwsza denia, dobra, tylko weźmy sobie seedy z tego na razie, jakby to będzie dużo lepsze, żeby zrobić sobie jak najwięcej sadzonków. A teraz już mi tak nie wyrasta i nie fair. Kolejna mączka kostna. Dobra, ile teraz tego trzeba było zebrać, żeby miało to sens, żebyśmy mogli od razu wziąć sobie to na ramę portalu? Okej, pięć takich plus wykrawanie, ale mam całe nożyczki, więc to nie jest złe. Ram portalu potrzebujemy 12, czyli 60 dyń i 60 arbuzów, okej. Dobra, to fajnie rośnie, tylko jeszcze więcej by się przydało. Ciut przynajmniej mączki kostnej, bo nie chce mi to zbyt szybko wyrastać. Nie tak szybciej wyrasta niż normalnie, bo jest trochę zawyżony, z czego widzę. Random tick speed, ale płakać nie będę. Dobra, jeszcze trochę owiec bym sobie ogolił, tak żeby można było zrobić więcej diamentowych przedmiotów do walki. Dobra, zasadziłem tam z tyłu jeszcze więcej dyni, bo dynia najwolniej rośnie, więc prześpijmy się, rozjeszcimy ją, bo jeszcze trochę mączki mi zostało, no i będziemy chyba mogli zaraz robić ramę do portalu. Dobra, czy tu mam 3 żelaza? Pięknie, już się przepaliło, możemy zrobić 2 patyki, żeby zrobić kilofik, no i teraz możemy chyba wymienić sobie to, z czego się orientuję, na diamentowy blok. Dobra, czy to mi wystarczy chociaż na diamentowy miecz? To już było naprawdę spoko. 4, okej, wystarczy na miecz. Najmniej tego zacząłem, że nam wystarczy. No i w zasadzie, jeden czego mi brakuje, to bardzo strzał, więc nie wiem jak to zrobimy, bo nie mam skąd ich za bardzo pozyskać, chyba że pójdziemy gdzieś powalczyć ze szkieletami ewentualnie w nocy, no to jest jedyna opcja. Dobra, dynie jeszcze tylko 3, no i pozostało nam tylko zebrać arbuza. Dobra, wiecie co, skoro mamy tyle rzeczy, to możemy sobie tak drzewo zasadził, chociaż jedno, żeby mieć drewno, bo tak to średnio na razie z tym... Super, że mi teraz pękła akurat siekiera. Dobra, zetnijmy to, żebym miał narzędzie jakieś, bo mi siekiera się skończyła. Dobra, mamy to. A, czekaj, te dynie jeszcze teraz muszę wykrawać. No, super. Właśnie o tym marzyłem od samego początku, żeby wykrawać dynie, jakby, no to masakra. Co za robota, czaj, żeby nigdy tego jeszcze nie robił chyba w ten sposób. Okej, weź teraz wszystko zetnij ty, no ja nie mogę. O, no i zobacz, no i teraz elegancko, perfekcyjnie nam wystarczy. Tu cyk sobie łączymy, ender perły pięknie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pyk, 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 pyk. Pięknie. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko kilku strzałów, więc wiecie co, podkładajmy sobie parę rzeczy. Sprawdźmy, co nam będzie najbardziej potrzebne w tym momencie, co mamy przy sobie. Jedną enderperłę mam? Czekaj, czy... Nie, nie mam enderperły. Gdzie jest ta enderperła jedna? Chyba miałem jedną więcej. No nic, nieważne. Te diamenty mam, z nich zrobię sobie od razu miecz, no bo on się bardzo przyda. Mamy to. Potrzeba nam jeszcze tylko kilku nici, żeby zrobić sobie łuk, no i 4 strzały. Dobra, czy ja mam tarczę? Mam, więc możemy pójść nawalać się z mobami. Weźmy zapalniczkę, jeszcze będziemy podpalali sobie od razu te creeperiny. O, i chlebka sobie zróbmy, to też jest dobry pomysł. No to trochę trzeba będzie tak teraz polatać. No bo już mi się chleb nawet kończy. Co my tu jeszcze mamy? 2 łuki dostałem, mogę naprawić. Jak to wyjdzie? Coś dostanę dobrego? Czy tyle łuku mi wystarczy? Bo mi jeszcze nici brakuje. Dobra, już wystarczy. Cyk, cyk, cyk. Pyk, mamy łuk, 4 chleby. Weźmy jeszcze wiadro z wodą i możemy lecieć na świetną zabawę. Dobra. Okej. Okay. Co? Ej! Ej, co się... Co jest? Halo? O co tu chodzi? Coś... No nie, ja wierzę w to, no! Jeden! Ledwo to przeżyłem! No o co tu chodzi? Skąd oni się tu wzięli? Ta gra jest nienormalna po prostu, no. Tak daleko człowiek doszedł po to, żeby zaraz zginął. No super zabawa! Dobra, ogarnijmy te wieże. Pierwsza, cyk. Druga... Nie trafiłem! Proszę, żeby tego było mało, to mi smok po prostu w strzały wlatuje. I trafię? Nie. No co jest? No nie wierzę! Jest, okej, okay, ostatnia. Dobra, mamy to, zostało mi 6 strzał, super. Dobra, no i mamy koniec strzał. Tyle smokowi zabrałem życia, resztę muszę zabrać mieczem. No, ale zabawa. A może byś tak przyleciał tutaj smoku, co? Ja bym poprosił ładnie, tak? No, normalnie to da miejsce, żeby mógł cię tłuc. 1 hour later. Zrobione! Prawie 3 godziny zabawy. Pięknie, najważniejsze, że kolejny najtrudniejszy challenge zrobiony.